Kiedy wczoraj napisał do mnie jeden z twórców Historical Poland, że wprowadzają śmieszną aktualizację z Prima Aprilis, spodziewałem się, powiedzmy, czegoś w rodzaju: a, damy różowy wąs Piłsudskiemu, będzie śmiechowo. Na pewno nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja naprawdę potrafię wiele zrozumieć i wiele wytrzymać. Ale co wyście zrobili z szanownym panem Mościckim? Co to ma być? Jak my mamy obronić się przed tym szalonym malarzem z wąsem, kiedy Mościcki spędził chyba rok w Japonii, co najmniej. Poza tym ten soundtrack. Na szczęście mogę się wykręcić tym, że muszę uważać na prawa autorskie, zwłaszcza teraz. Więc po prostu wam pokazuję listę soundtracku, jaki został dodany na ten dzisiejszy dzień. Naprawdę szanuję mocno. No i dlaczego ona, to znaczy on, to znaczy Ignacy, tak perfidnie się jeszcze uśmiecha? Historical Poland, co byście zrobili? Ale mimo wszystko, kiedy zawsze patrzę na drzewko polityczne w Historical Poland, to jakoś mi się robi cieplej na serduszku. No zobaczcie, jakie to jest piękne. Jednak okoliczności, jakie nadeszły, zmuszają nas do tego, żebyśmy bezpośrednio poszli w sojusz z Japonią, co wydaje się oczywiste. I my to zrobimy poprzez sanację lewicową. Nie, to się naprawdę nie dzieje, to nie może być prawda. Ja rozumiem dać soundtrack, ale kiedy próbowałem zgrupować armię w jednym miejscu, kliknąłem na dywizję. To się nie dzieje naprawdę, proszę, powiedzcie, że to się nie dzieje naprawdę. Na całe szczęście w Niemczech wybuchła wojna domowa i po cichu liczę, że Kaiser naprawi nasz kraj przed tą falą z dalekiego wschodu. Kiedy sanacja lewicowa przejęła nas władzę, Walery Sławek stał się przywódcą naszej frakcji i otrzymaliśmy nowy portret przywódcy. Ja w sumie nie mam pojęcia już, co powiedzieć. Quo vadis, Historical Poland, quo vadis. Śmieszkują sobie na Prima Aprilis, a Gdańsk jak drzewka nie miał, tak dalej własnego nie ma. Ja już nic nie mówię. Drzewka nie dali, ale portret przywódcy Gdańska zmienili. Swoją drogą już tak całkiem na poważnie, pomijając te Prima Aprilisowe śmieszki. Jakiś czas temu Historical Poland dało możliwość wrzucenia do polskiej armii Kartona, który jest postacią historyczną i może być polskim generałem. Naprawdę faj spoko. Chciałem zobaczyć, jaką grafikę ma ten Karton, ten brytyjski generał w polskiej służbie. Kliknąłem na tych generałów i to był bardzo wielki błąd. Ja rozumiem, ja zrozumiem wszystko, ale żeby przygotować brak mi słów, co wyście najlepszego zrobili? Rumel Żeligowski, nie, tak nie wolno. No spójrzcie tylko na tego Andersa, no jak to wygląda? Wysłałem korpus ekspedycyjny do Kaisera, żeby mu pomóc w wojnie domowej i obecnie Franciszek Kleberg prowadzi bitwę z Walterem Modelem. Nawet nie wiem, jak to skomentować, ja naprawdę chciałbym, ale nie wiem jak. I oto polska husaria szturmuje przedmieścia Berlina. No jednak pięknie, nawet przy zmienionym Historical Poland ten mod nadal jest piękny. Jakże to jest urocze. Śmieszki śmieszkami, ale Gdańsk trzeba anektować do polskich ziem i na szczęście objął się bez większych problemów. Nawet nieco troszeczkę zmieniony z wyglądu przywódca Gdańska uznał wyższość polskiej racji stanu i teraz mamy pełny, piękny dostęp do mórz. Tak z ciekawości, za pomocą komend chciałem sprawdzić, jakie portrety przygotowali twórcy moda dla innych przywódców z innych partii, jeżeli chodzi o Polskę. I tak wygląda opcja komunistyczna, przy okazji jest marionetką Stalina, co trochę teraz dziwnie wygląda. Tak wygląda opcja demokratyczna, Jezu, Witos, czemu on mnie zawsze rozbraja i teraz jeszcze bardziej? Kto to wymyślił? Natomiast tak wygląda opcja faszystowska pod ONR z Bolesławem Piaseckim na czele. I teraz pytanie do was. Czy wybieracie księżniczkę Disneya numer 1? Czy wybieracie księżniczkę Disneya numer 2? A może księżniczka Disneya numer 3? A może księżniczka numer 4? Jest jeszcze księżniczka numer 5, ale ona się niestety nie dostała na zawody. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer 1, kandydatka numer 2, czy kandydatka numer 3? 1, 2, 3... 1, 2, 3... Nie, 1, 2, 3... Trójka! Trójkę wybierz, panie!
Jak przystało na prawdziwą serię z Historical Poland, trzeba sobie na szybkości podporządkować Litwę. O kurwa, prawie kliknąłem, żeby utworzyć dyrektorat Ukrainy. Hatfu, kurwa, przepraszam. No i pojawił się problem Wilna i całej Litwy. Na szczęście mamy gotową armię na granicy pod przywództwem naszych dzielnych generałów. Boże, jak ja na to patrzę. Spokojnie, króliczku, nie wychodź z formy. Wojna, panowie, wojna, bo seria przymula. W momencie, kiedy podporządkowaliśmy Litwę, możemy odtworzyć wspólnotę Rzeczpospolitą. Ta-dam! Powiem wam, że ten różowiutki kolor Rzeczpospolitej pasuje teraz do naszych nowych generałów. Pojawił się drobny problem, ponieważ Kaiser to jednak spaczony imperialista i zażądał Kłajpedii, czyli prowincję, którą zdobyliśmy od Litwy. Jednak śmiem twierdzić, że on blefuje i nie oddamy mu żadnej polskiej prowincji. Zwłaszcza kiedy mamy tak dobrą kadrę oficerską. Halo, ale to Polska odrzuciła niemieckie żądania, co to za fake newsy? Ta groźba ze strony Niemiec dała mi troszeczkę do myślenia, dlatego zrobiłem fokusy związane z Międzymorzem i oto nasze pulchniutkie, różowiutkie Międzymorze gotowe na inwazję na Niemcy. Zwłaszcza, że mają nasz region narodowy w postaci Prus, który musi należeć do Rzeczpospolitej. Kaiser chyba naprawdę się przestraszył i próbuje ratować sytuację. Dlatego złożył nam tak niedorzeczną propozycję, że aż śmiechłem. Proponuje nam gwarancję niepodległości, w zamian jak oddamy mu ziemię dawnego zaboru pruskiego, czyli Pomorze razem z Wielkopolską. No chyba ciebie porąbało, za kilka dni mam gotowego wargola na Prusy. Dziękuję, do widzenia. A więc zaczyna się wielka wojna, Międzymorze kontra imperialistyczny piekarz z wąsem od kajzerek. Ataken, panowie. Wybuchła właśnie wojna, walki trwają dosłownie na całej granicy. Nasze wojska na razie przebijają się przez Prusy oraz powoli prą na zachód, jeżeli chodzi o nasze zachodnie granice. Wygląda nawet spoko, wygląda nawet dajmy radę sobie. No, zwykłą piechotą polską? O nie, ten imperialista zdesantował się nam na inflanty. Halo, sojusznicy, nie gincie. Polskie oddziały szturmują ostatni punkt oporu na Prusach, zlokalizowany w twierdzy w Królewcu. Nasze wojska właśnie przebiły się przez Odrę i właśnie zdobyły Berlin. Nie zdążyłem nawet tego powiedzieć, kiedy nasze wojska wparowały do Berlina. Niemcy zaciekle go obronili. Polski czołg staranował jak zwykle bramę brandenburską. Waffen SS niestety jak zwykle nie istniało, znaczy nie jak zwykle, ale tym razem nie istniało, więc nic nie zatrzyma polskiej machiny wojny. Ej, naprawdę, to Międzymorze jest OP. I oto stało się. Cesarstwo niemieckie kapituluje przed wspaniałym sojuszem Międzymorza. No nie mówcie, że źle to spisowałem. Polska wygląda idealnie w tych granicach. Dodatkowo Kaiser stał się naszym papetem. Czy może być coś piękniejszego? Bebiko troszeczkę oszalał i postanowił zaatakować Grecję. Z tym, że Grecji niepodległość gwarantowała Rumunia, która była w Międzymorzu. Więc de facto Bebiko ugryzł całe Międzymorze. I teraz całe Międzymorze, łącznie z potężną Rzeczpospolitą i Kaiserem piekarzem, gryzie Bebika. Jednak pojawił się malutki problem. W momencie, kiedy Bebiko zaatakował całe nasze Międzymorze, robiłem cel Mińsk albo wojna. Stalin niestety odrzucił to żądanie, a ja muszę odpowiedzieć, a więc wojna. Więc obecnie walczymy na dwa fronty. Z Włochami i Związkiem Radzieckim. Poza tym stało się. Mogę zaprosić Japonię do frakcji, ponieważ ona również z jakiegoś powodu walczy z Rosją. Prawdopodobnie zrobiła chyba tą ekspansję na północ. Cel tej serii właśnie zostanie zrealizowany. Teraz jeszcze mieć wspólną granicę z Japonią gdzieś na Uralu i będzie perfekto. Nie wiem dlaczego, ale Shanxi mogę zaprosić do Międzymorza. Co prawda nie graniczą ze żadnym morzem, ale no, może ich przyjmiemy. Niech będzie. Ależ nasze dywizje pięknie puszują wzdłuż całej granicy ze Związkiem Radzieckim. No coś pięknego. Panowie na wschód, jak za czasów Piłsudskiego. Do Międzymorza właśnie zgłosiły się Austro-Węgry z Habsburgami i bardzo chętnie zapraszamy, tylko że problem jest taki, że musicie od razu wbijać do wojny, był wojna. Obecnie wojna między sojuszami wygląda w ten sposób. My jesteśmy wielkim, jebotnym Międzymorzem, walczymy z Kominternem, walczymy z sojuszem włosko-turecko-bułgarskim. Bułgaria skapitulowała oraz kurwa z tymi przeklętymi ruskimi, ale już zobaczcie jak głęboko się w nich wbiliśmy. O, na pełnej, panowie. Nie wiem jak, ale Niemcy przed chwilą zdobyli całą Sycylię. I ja naprawdę szanuję Kaisera. Najlepsze kajzerki w mieście. To jest naprawdę piękne uczucie, kiedy Rzeczpospolitą na pełnej puszujesz Związek Radziecki i jeszcze dostajesz za to manpowera, bo odzyskujesz rdzenne kory Wielkiej Rzeczpospolitej. No coś pięknego. Poza tym widzę, że Niemcy i Austro-Węgry zrobili korytarzyk miłości wzdłuż wybrzeża Włoch. No fajnie, jakby po prostu zdobyli Rzym. Pamiętacie jeszcze Bebika, kiedy odtwarzał Imperium Rzymskie? Kiedyś to było.
Nasze dywizje właśnie cichaczem wbiły na plecy Turcji, która kompletnie nie spodziewa się uderzenia ze strony Kaukazu. No i chciałem wam pokazać oblężenie Moskwy, bo Stalin, ten gruziński pirat, pobudował tutaj forty, ale tak szybko tam wbiliśmy, że znowu nie zdążyłem. Sojusz włoski skapitulował i oto efekt konferencji pokojowej. Wyszło naprawdę, naprawdę zarąbiście. Polska dostała całkiem sporo kolonii w Afryce oraz Sardynię z Sycylią. Austro-Węgry odzyskały swoje dawne posiadłości we Włoszech. Królestwo Włoch stało się polskim papetem. Tak samo z Turcją, która przekazała część ziemi Grecji. Jugosławia wciągnęła całą Bułgarię. Nawet spoko wyszło. Stało się. Cel tej serii został zrealizowany. Związek Radziecki skapitulował, odbyła się konferencja pokojowa. Bardzo ładnie spisowaliśmy i graniczymy z Japonią, czyli cel tej serii został osiągnięty. W międzyczasie stworzyliśmy też naszego papeta gruzińskiego, który będzie odpowiedzialny za desanty. Powiększyliśmy troszeczkę Estonię, oddaliśmy ziemię Finlandii. Polska jest dużą, soczystą Polską, troszeczkę wyciągniętą na wschód, ale to jest odwołanie do dawnego Imperium Lechickiego. Przynajmniej zachodnia granica jest taka bardziej współczesna, nie? Ale wyszło całkiem spoko. Takie potężne międzymorze, międzyoceaniczne można by powiedzieć, międzymorskie, międzygórskie, uralowe. Co prawda dalej walczymy z frontem chińsko, tam tybetańsko-komunistycznym, ale pal licho te Chiny, nikogo to nie interesuje. Ale ta granica z Japonią jest tak idealna. Bo jak to mawiał stary góral, Polska będzie aż po Ural, za Uralem będzie Japonia, a was nie będzie. Nie, bo jak jest Japonia, to się nie rymuje, muszą być Chiny. Czekajcie, dajcie mi chwilę, użyję konsoli. Nie no, żartuję. Ale w każdym razie rozumiecie przesłanie. To był Historical Poland z Prima Aprilisowym żarcikiem w postaci animców dużej liczby. Nie pokazałem wam wszystkiego, bo jeszcze soundtrack tutaj jest, który jest oszałamiająco dobitny, można tak to urzec. Niestety prawa autorskie mi nie pozwalają go puszczać, ale zaufajcie mi, on tutaj jest. Ten soundtrack tutaj jest i polecam wam, możecie się pobawić, możecie pośmieszkować, możecie wybrać innych przywódców i zobaczyć, jak to wygląda, bo ja wam pokazałem tylko czterech, a że tutaj jest dużo opcji, jeżeli chodzi o partie polityczne, to zakładam, że każdy z tych przywódców będzie miał osobną graficzkę. Dobra, cześć, trzymajcie się, na razie.